Zapraszamy do Muzeum Miasta Łodzi na wyjątkową podróż po przedwojennym mieście. Poznaj historię wielokulturowej Łodzi i codzienne życie jej dawnych mieszkańców dzięki stałej ekspozycji w podziemiach Pałacu Izraela Poznańskiego. Wystawa na wspólnym podwórku Łódzki Tygiel Kultur i Wyznań wprowadza w atmosferę dawnej Łodzi dzięki swojej nietuzinkowej aranżacji, elementom parateatralnym oraz treściom audiowizualnym. Narracja wystawy prowadzi widza przez różne obszary wiedzy historycznej i etnologicznej. Wykorzystano w niej eksponaty ze zbiorów muzealnych oraz liczne artefakty pozyskane z miejskiej przestrzeni. Łódź wielu nacji, języków, religii i kultur zaprezentowana została na tle fenomenu jej żywiołowego rozwoju przemysłowego i demograficznego. Wśród eksponatów dotyczących życia religijnego można zobaczyć m.in. łódzkie judaika, a także elementy wystroju cerkwi i liturgii prawosławnej. W specjalnie zaaranżowanych strefach tematycznych poznać można wybrane zagadnienia z życia wieloetnicznej Łodzi przed I i II wojną światową. Ujrzymy też rekonstrukcję zakładów rzemieślniczych charakterystycznych dla dawnych łódzkich podwórek. W ramach ekspozycji przypomniano również o najważniejszych łódzkich architektach przełomu XIX i XX wieku. Narracje współtworzą bogato ilustrowane plansze oraz specjalnie przygotowane treści audiowizualne i interaktywne. Podczas zwiedzania kolejnych stref wystawy można wsłuchać się w odgłosy życia na podwórku oraz inne dźwięki miasta. Spacerując wspólnym dla lokatorów kamienicy korytarzem, możemy zajrzeć do mieszkań żydowskiej rodziny Goldmanów, polskiej rodziny Kaczmarków i niemieckiej rodziny Langerów. Posłuchamy tutaj rozmów prowadzonych w rodzinnym gronie w językach jidysz, polskim i niemieckim. Na wspólnym podwórku nie zabrakło także magla, wyposażonego w oryginalne sprzęty, o których dziś już niewiele osób pamięta.